Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i słuchajcie, ja tutaj powinienem mówić troszkę ciszej z tego powodu, że piętro wyżej nade mną jest X dalej uwięziony. Jeżeli nie widzieliście tego, jak go tam uwięziliśmy, to wbijcie do Dave'a wczoraj na materiale, go tam więziliśmy. Jest złapany X, ja to nawet nie chcę iść za bardzo, chociaż czekajcie, dobra, zerknę, bo kusi, ale musimy być totalnie cicho, tak żeby on nas nie zauważył, bo jak nas zauważy, to jest lipa, nie? Ja nie chciałbym, żeby nas zauważył, więc nawet żeby nas nie usłyszał. Halo, tu. Patrzcie, ja tak za ściany spojrzę. Widzicie go tam? Jest tam, siedzi. Nie wiem, czy widzieliście, bo ja tam mam kamerkę normalnie. O, jest, widzicie? Nie, dobra, idziemy stąd. Nie chcę tu być, schodzimy na dół, bo on może nas tutaj usłyszeć, a nie chcemy, żeby nas usłyszał. Aczkolwiek, słuchajcie, dzisiaj pójdziemy z nim porozmawiać. Mam nadzieję, że rozmowa będzie owocna, ponieważ, uwaga, przygotowałem sobie pewną książkę, tutaj jak widzicie. I to jest książka pełna pytań. Pytań, które zadamy dzisiaj X-owi. Pytania, które zadamy, żeby dowiedzieć się, jakie on ma motywy, jaki był cel tego w ogóle, że on jest tutaj na Palionowie i tego, jakie ma plany, żeby tutaj dalej być. Ponieważ od tego zależy tak naprawdę, co z nim zrobimy. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, co mamy z nim zrobić, ponieważ najchętniej to ja bym go się pozbył, ale za bardzo nie wiem jak. Mam wrażenie, że on jest niezniszczalny i że za bardzo nie mamy co z nim zrobić, ale w jakiś sposób się znajdzie, widzowie. Ja w każdym razie w tym momencie okulary założone mam, więc mogę się czuć w 100% bezpieczny, czuję się bezpieczny, on nas nie słyszy, jestem uwięziony, już sprawdziliśmy, te okulary na 100% działają. Oczywiście, widzowie, zanim przejdziemy dalej, ponieważ ja pójdę po Dave'a, sam tego wywiadu nie będę robić, nie mam na to psychy, ale... Pójdziemy zaraz po Dave'a, ale zanim do tego dojdziemy, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, a dodatkowo wbijcie na mój drugi kanał, Szczypson Plus, ponieważ tam gramy sobie na Kidowicach i zapraszam serdecznie na kidowice.pl, ponieważ to jest najlepszy serwer na świecie. Dobra, lecimy w takim razie po Dave'a, musimy z nim porozmawiać, muszę mu powiedzieć, jak wygląda sytuacja, bo on jeszcze nie wie nawet, że będziemy dzisiaj przesłuchiwać X-a, jestem ciekaw, jak on na to zareaguje w ogóle. Dobra, hoplala, do domu i jesteśmy w środku. Halo, panie Dawidzie! O, jesteś! Siemano! What the go! Kłam. Siema, czemu masz? Słuchaj, czekaj, zanim przejdziemy dalej. Tu stały statywy, czy ty się gdzieś pakujesz? Czy ty się gdzieś wybierasz? Uciekam. Gdzie uciekasz? Ode mną. Drzewa fekt, znajdziemy lepsze miejsce. Ode mną. No nie no, ktoś mi za X mi chyba zniszczył. Okej. Słuchaj, przychodzę dzisiaj do ciebie... A co to jest skrzyneczka? Dobra, pusta. Przychodzę dzisiaj do ciebie, ponieważ mam pewien plan. Uwaga, tylko się nie śmiej, albo się śmiej, jak będziesz chciał ogólnie, nie? Mam zamiar dzisiaj przesłuchać X-a. Co miałem się śmiać, jak będę chciał, no to miałem ochotę. No ale już powiedziałem, co będziemy dzisiaj robić. Co będziemy robić? Przesłuchiwać X-a. Nie biorę w tym udziału. Dlaczego? Bo on mi uszkodzi my heart. Nieprawda, tu masz big heart. My soul. Nie da się. Joma. Jomaha! Nie, no słuchaj. Słuchaj, nie, no musi. Ale słuchaj. Przygotowałem sobie pytania dla niego. Przeczytam ci przykładowe pytanie. Na przykład, ile masz lat? No, genialne, na pewno ci odpowiem. Ty to jesteś jednak geniusz. Nie, no dobra, to gadżet. Słuchaj, ale na przykład jest też pytanie, na przykład, gdzie jest Y w tym momencie? Albo kogo najbardziej z Palionowa on nie lubi? Albo jaki jest jego cel na to, że tutaj jest na Palionowie? Po co on tutaj nie jest? Nie uważasz na przykład trochę, że on ci po prostu powie, wal się, synek, bo... A może mi odpowie na to pytanie? A może mi odpowie na te pytania? Co wiesz? Prowadź wiesz, zatem, prowadź! Póki się nie proszę spytamy bardzo, się, pokaż. Nie dowiemy. Pokaż! Ale słuchaj, jeszcze jedna rzecz trzeba zrobić, bo już dawno jej nie zrobiłem. No. Tak, no wiadomo, tak. Nie, no te lampy są tak genialne, naprawdę. Jak widzę tą lampę, to mnie kusi mnie. Dobra. Tak, wiesz co mnie kusi? To patrz teraz. Teraz, od dzisiaj, nie będziesz już wycelowaną broń. O. Mega. Oh no! I od dzisiaj przekraczasz, no i dostajesz teraz w trąbę. A, że będziesz mi bił za każdym razem, jak przekroczę. To jest granica, tak, i cię będę bił, jak ją przekroczysz. Dobra, to ja będę ciebie bił, jak ty ją przekroczysz. Nie ma problemu, na razie. Nie, no chodź. Będę strzelał. No nie będę strzelał, zdenerwowałeś mnie. Ale co? Niszczysz mi całe ciasto. Nie, słuchaj, podpisujemy w tym momencie słowny pakt. Jeżeli jeszcze raz mi zniszczysz ten lampion, no to wpłacasz mi 500 zł na moje konto i widzę świadkami. Dobra, ty jesteś niepoważny. Co ile? To pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Nie będę tego robić, ale jak jeszcze raz mnie nazwiesz buconator, to ty też będziesz płacił. Ale to jest nieuczciwe. Dlaczego? No bo to jest śmieszna ksywka, a niszczenie lamp nie jest śmieszne. Ale mnie też to bawi.
No ale za tą ksywką leci mamy, też śmiech widzów. No za tamtymi lampami też leci śmiech widzów. Ja jestem pewien, że mają bekę jak nie wiem. O, widzę, że przyszedłeś, czyli pakt podpisany, no dobra. Nie pakt podpisany, tylko nie biorę jednak w nim udziału. czyli jest dla ciebie na tyle ważne, żeby do mnie mówić buconator, że jesteś gotów naprawiać te lampy do usranej śmierci, no dobra, okej. Okay. Tak. Okej, okay, no dobra, fajnie. To jest fajny sposób odgryzania się. Dobra, słuchaj, chodź tu, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No ja nie wiem, gdzie ty przyszedłeś. Ja idę po schodami na górę normalnie, a ty się wspinasz, kurczę, mi po domu. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No bo ja nie wiem, gdzie on jest zamknięty, to ma labirynt. No jak nie wiesz, nie pamiętasz, jak go wczoraj zamknęliśmy? No pamiętam, ale nie wiem, jak tam dojść, bo masz labirynt w tym domu. Jaki labirynt? Zwykłe schody do góry. No, zwykłe schody. Panie X! Yo, łotego. Dzień dobry. Łotego. Dobra, słuchaj, panie X. My dzisiaj przychodzimy do ciebie, ponieważ będziemy dzisiaj sobie, prawda, dyskutować. Dyskutować sobie na kilka ciekawych tematów. No. I właśnie super, nam właśnie pokazuje, że jesteś z nami w stanie się komunikować. To jest super sprawa. Ponieważ w tym momencie mamy do ciebie, uwaga, przed tobą jest 14 pytań do miliona. I masz jedno koło ratunkowe, nazywa się śmierć. Może ono cię jedynie uratować od nieodpowiedzenia na pytania. Dobra, ogólnie to tak. Przyszliśmy zadać ci kilka pytań, ponieważ mamy troszkę pytań do ciebie, skoro jesteś tutaj uwięziony, prawda, i tutaj siedzisz teraz taki smutny. No i mamy pierwsze do ciebie pytanie, uwaga, będę zadawał pytania. Od kiedy jesteś na palionowie? O, to dobre. Nie twój interes. O, jaki szybki ty, nie twój interes. No. Ja ci mówię, że jak będzie odpowiadać, to ty, no to ja odpowiem. Myślisz, że ten, no... Ja myślę, że jeszcze raz możemy zadać to pytanie. Ja myślę, że się pomyliłeś. Myślę, że to jest jednak nasz interes i chcielibyśmy wiedzieć, od jak dawna jesteś na palionowie. Proszę nam na to pytanie odpowiedzieć. Normalnie, a nie. O, od bardzo dawna. No to już jest jakaś, prawda, czas. No, rewelacyjna odpowiedź. Nie no, ale wiemy w tym momencie, że jest od bardzo dawna. Bardzo dobrze, to w kierunku pytanie mamy. A co to znaczy od bardzo dawna? Właśnie, ile to znaczy lat? Od bardzo dawna? Dni? Właśnie. No, fas staną nawet plecami do nas, tyle staną, nawet nie chce na nas patrzeć. No, Stwój to roz. Miesięcy, od dawna, od wielu miesięcy tak naprawdę. No dobra, okay, czyli tak naprawdę jest tutaj dłużej niż my wiemy o tym, że jest. Dobra. Tak. W takim razie kolejne pytanie mam do ciebie, bardzo proste. Ile masz lat? To jest pytanie, na które. No i teraz będzie na każde pytanie za pierwszy raz odpowiedź na twój interes. Dobra, to nie podtrzymujemy tego pytania. Dobra, drugie pytanie, jak się nazywasz? Imię i nazwisko, proszę. Bo nie wierzę, że ty się nazywasz X. Masz jeszcze... Dobra. No, genialna! Genialna odpowiedź! Słuchaj, idę, stary. Nie, musimy zadać mu te pytania. Trudno, nawet jeżeli miałby na wszystkie tak odpowiadać, to trzeba mu te pytania zadać. Dobra, kolejne pytanie. Jaki jest twój cel na palionowie? Dlaczego tutaj jesteś w ogóle? Po co? O. To jest dobre pytanie, nie? No super. No to fajnie. Dobra, jakie tam masz następne w tym dzienniczku? W następnym dzienniczku mam, chcesz teraz ty zadać pytanie? Proszę bardzo, znać sobie pytanie, które ja zadaję, ja lecę po kolei, możesz teraz ty. Kogo z Palionowa lubisz najbardziej? O. Serio, takie pytania tandetne wymyśliłeś. No nie, ale stary, no mam w tym jakiś cel. Oczywiście, że was. No widzisz, kurczę. No to jest ironia, raz... ty. No dobra, takie pytanie dla jaja wymyśliłem. Z ironia, kurde. No dobra, no to będziemy go strzelać. Dobra, no. Kolejne pytanie. Gdzie jest Y w tym momencie? Mam pytanie, gdzie jest Y w tym momencie? To jest ważne. Okej. Dobra, czekaj, muszę pogadać z Dawidem, chodź na chwilę. Dobra, Dawidzie, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli Y jest wszędzie, to ona może tutaj być i możemy nawet o tym nie wiedzieć? Ale, stary, zdradzę ci top secret, okej? Dobra. Taki naprawdę ważny. Y to palionka, ale on o tym nie wie. Serio? Ale on o tym nie wie? Jak on może o tym nie wiedzieć? No nie wie, no bo palionka się przebrała, żeby go w konia robić. To my się mamy bać tego Y, czy mam się nie bać? Stary, ja przypomnę, że ja mam, kurde, jej głowę, kurde, nie? Nie bać. Dlaczego ja mam tą głowę? Z konia mam wiedzieć. Dobra, nieważne, zadajmy następne pytanie może po prostu. Albo czekaj, jeszcze nie, chodź tu. To. Posłuchaj, bo następne pytanie, które mam zapisane to, czy Y to palionka, ale skoro mówisz, że ona o tym nie wie, to może lepiej nie będę tego zadawał. W ogóle tego nie zadawaj, stary. No to nie, dobra, to pytanie pomijamy. Ale następne. Dobra. Dobra, uwaga, kolejne pytanie będzie dla ciebie leciało w takim razie. Ja mam pytanie, ponieważ tak się składa, że ja... O, widzisz, te okulary to są twoje okulary. Ale jak się pozbyć mam głowy Y? To jest ważne pytanie, bo mam już tej głowy serdecznie dość i chciałbym się jej pozbyć. Więc no, ciekawe. Proszę powiedzieć, jesteś teraz... Jak już za późno. Zamieniasz się w... Nie może tak być. Nie. Dobra, kolejne pytanie mam. Co zrobiłeś Dave'owi? Bo on ma to serce takie. Co zrobiłeś Dave'owi? Czy da się z tego wyleczyć? Przez serce do żołądka, jak to mówią, no. Przez żołądek do serca.
Coś strasznego. No nie wiem, ale widzisz go co bawi. Dobra, no, no. Dobra, czekaj. Dobra, czekaj, bo mam jeszcze trochę pytań. Dobra, mam pytanie. Co? Że nada mu mówię, no, zastrzelę niego pistoletem. Myślę, że gdzieś poszedłeś, nie wiem, mam wrażenie, że mi czasem znika, że cię nie widzę na ekranie, jak ktoś tak dziwnie chodzi. Dobra, słuchaj, mam do ciebie ważne pytanie. Czy jest gdzieś jakaś baza twoja na Palionowie, o której nie wiemy i o której fajnie jakbyś nam powiedział, ponieważ moglibyśmy wtedy naprawdę o czymś ciekawym się dowiedzieć. Widzowie, przepraszam, Facebook mi się odezwał. O! No. Nawet nie jedną? Co? Aha, czy nawet ma wiele baz. Fajnie. Ej, mi się tak nie podobają takie sekrety. Ja na przykład wszystkie moje bazy widzą widzowie na YouTubie, jest Gicior. Tak, a ty... jego nikt nie widzi, nawet nie jest nam w stanie nikt powiedzieć, nie? Stwórz kanał, powiedz jak masz na imię, bo to się trzeba przedstawić i otwórz kamerkę. Aha. I będzie git. O, to jest dobry plan, Nie? Dobra, no, dobra, czekaj, zadam mu kolejne pytanie. Co chciałeś nam pokazać, wpuszczając nas do swojego świata, tego co tam byliśmy, bo szczerze, to fatalnie tam było. I nic, dobrze się bawiłem. Aha, czyli on się, czyli się bawił nami. Bawił się nami, fajnie. Po prostu nas tam zabrał, tylko po to, żeby po prostu się popatrzeć, jak my się tam ganiamy między sobą. Ej, dobra, czekaj, muszę sprawdzić jedną rzecz. Dużo ci zada taki strzał z tej broni? Dobra, dawaj, no. 3. A teraz ja. 3 serca. No mi 4. No widzisz, że masz, kurczę, jakiś śmieszny pistolecik. Ale strzelałeś w głowę, nie, czy w ciało? W głowę. Ja też w głowę. Dziwne. No, dobra, dziwne, kolejne pytanie. Kolejne pytanie w takim razie do ciebie, panie X-ie. Dlaczego podglądasz mnie w prawdziwym życiu? To mi się nie podoba. Ty wiesz o wszystkim, co ja robię i to, oj, to jest nie w porządku. Dlaczego to robisz? Kontrola jest ważna. Ty, ja ci zaraz pokontroluję. Kurde, pokontroluję. To jest akurat nieprawda, bo kontrolka od silnika w moim BMW ćwiedzi się już od pół roku, ja to zlewam, jadę dalej. No właśnie. Dobra, to czekaj, bo ja tu jeszcze jedno sobie pytanie zapisałem. Czy, co on napisał? Nie masz BMW. To jest akurat kłamstwo. Czekaj, chodź. Mam. Co? Masz BMW? No, nie mam, ale on o tym nie wie. No właśnie, to dlaczego on napisał, że nie masz BMW? On może ciebie podgląda. No bo kurde strzela. No bo może ciebie też podgląda, stary, mnie podgląda w prawdziwym życiu. Nie, strzelał, patrz to. Mam BMW 46, 2008 rocznik, 134 konie, napęd na tył, 20 200 przebiegu. I co? Mam taką Bawarię. Nie podoba Hyundai mi się to. Hyundai to nie BMW. Nie podoba mi się ta zabawa. Teraz uznałem moją markę auta, ja mam Hyundai'a. Kurczę, no ja wiem właśnie, ja wiem. Ale to za... Ej, to jest, a poza tym Hyundai jest lepszy. Bo się nie psuje. Dobra, czekaj. I zadam... mało pali. Czekaj, zadam jeszcze pytanie. Czy masz jakieś kamery w moim domu? Czy widzisz, co ja w tym momencie robię? To jest dobre pytanie, nie? Ty, czekaj. Oho, kto wie? Czy się podgląda? Mu nie wierzę, szczerze mówiąc. Dobra, ale dobra, jeszcze mam jeszcze jedno pytanie. Ja bym mu wierzył. Co musiałbyś dostać, by odejść z Palionowa? Czy jesteśmy w stanie się jakoś dogadać? Że my się na przykład coś załatwimy, a ty po prostu tak kulturalnie stąd się wyniesiesz. Aha. No rewelacja, w takim razie siedzisz tutaj sobie do ustronnej śmierci. To se tu gnij. No, siedzę tu, miłej zabawy ze samym sobą. Hasta la vista, czy tam hasta, no elo. No, dobra, słuchaj, nie, no, mi się to nie podoba ogólnie, nie? Jeżeli on widzi, co ja robię w prawdziwym życiu i widzi, co ty, on wie, jaki masz markę samochodu, to jest niesamowite, to jest... Nie wiem, mi się to nie podoba, on mi obraził moje skromne wprawdzie, ale auto. Ale jednak auto, jednak i... coś, co wozi dupę. Uraził duszę, moją duszę motoryzacyjną. Ja w tym momencie... Nie, no nie płacz, BMW. No. A, okej. Okay. Myślałem, że płaczesz. Dobra, w każdym razie widzowie, no cóż, przesłuchaliśmy X-a, co niecoś wiemy, prawie w sumie nic. Jedyne, co się dowiedzieliśmy, to fakt, że... Przekroczyłeś linię! No i idę ci rozwalić tą lampę w tym momencie i będę nerwujesz. Wucu na to, że jesteś... O, teraz to masz już dwie lampy zniszczone. Od dzisiaj jesteś... Masz dwie lampy zniszczone, epeju. Tak, no niż, od dzisiaj dostajesz miano... Cyberbuconatora. No i co jeszcze? I co jeszcze? Tu, pęm. O nie, to jest tak wisiące. Cyberbuconator 2077. O, dobra, dzisiaj słuchaj. Jest... Słuchaj ty mnie, bo... Dobra, żegnam.